Siemanko, siemanko. Mamy poniedziałek, nowy tydzień, a więc lecimy z NFT Newsami i tutaj bez e, żadnego zatrzymywania się lecimy z tym koksem. 14 loty, czyli walentynki. Wszystkim zakochanym najserdeczniejsze życzenia a tutaj pytanie od Credit Defense Heroes jaki jest wasz sposób na taką idealną walentynkową randkę czy kolacja we dwoje, czy może jakiś film a może epicka przygoda no i możecie spróbować tutaj pograć ze swoimi drugimi połówkami ale mówiąc o drugich połówkach nie miałem na myśli maślanki także lecimy dalej, macie tutaj ciekawą ankietę odnośnie Robo Hero i się zapytali z jakim trendem e, tutaj największym, takim n, najbardziej gorętszym e, w 2022 roku e, będzie w branży gamingowej, czy NFT, czy Play to Earn, czy Metaverse, czy e, Argumenta Reality, Virtual Reality. Mm, no i jak widzicie ja oznaczałem Play to Earn, a, cały czas wierzę w ten kierunek i myślę, że mm, te pozostałe kierunki gdzieś tam będą tylko takim e, dodatkiem e, do osiągnięcia sukcesu przez play to earn. E, tutaj zachęcam i to zobaczycie na moim Twitterze. Bardzo fajna reklama od FTX, bardzo śmieszna. E, także możecie sobie e, tutaj e, obejrzeć. No i też macie Giveawaya z tego tytułu. E, trzeba obejrzeć reklamę, pofollowować, e, retweetować. E, także jak najbardziej Zapraszam tutaj do wykonania. Jak widzicie, 7,54 bitcoina. No to całkiem nieźle. Tutaj sporo mają tego do e, rozdania. No i motto jest, no nie bądźcie jak Lary Także jak obejrzycie do końca reklamę, to będziecie wiedzieli, o co tutaj chodzi. E, lecimy dalej. Macie informacje odnośnie Monsta Infinity. E, no i Macie też takiego e, giveaway'a. White Lista e, otworzyła się w zasadzie e, wczoraj jest do godziny dzisiaj, do godziny 12 mm, i potem kolejny okres między 12 e, a 4 mm, i, i informacja odnośnie tutaj osób nagrodzonych e, będzie. 22 lutego, także trzeba wejść na glima. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy się interesują Monsta Infinity, już wiedzą tutaj o, tych, o tym giveawayu. Jak wiecie, akurat ja jestem poza Monsta. No nie uważam, że to, że to będzie gdzieś tam Axi Killer. Jak widzicie Axi ma się bardzo dobrze i raczej nie widać, żeby. Coś tutaj się tragicznego wydarzyło z Axie Infinity. Lecimy do Alien Wars. Ostatnio było pytanie zadane na czwartkowym live, co się dzieje z TLM. No więc tutaj macie informację, że na Discordzie, Discordowy bot, na Discordzie Alien Wars rozdaje TLM. Także trzeba tam zweryfikować swoje konto, podać WaX Wallet. I dzięki temu będziecie mogli dostać jakiegoś giveawaya. Także m, warto robić wszelkie różne giveawaye, a Warto takie e, darmowe airdropy sobie m, zgarniać. Lecimy dalej. Tutaj bardzo ważna rzecz odnośnie a, piratów. E, m, mamy informacje. Jakie bonusy będziecie mogli e, otrzymać? Jakie zniżki P za posiadanie a, piratów? No i wiadomo, najwyższa zniżka to jest za 10 piratów. No i też za posiadanie tokenów e, RUM. Także tutaj e, bardzo, bardzo fajne e, zniżki. No i aż przy tych największych landach, no to gdzieś tam sobie. E, z z przy posiadaniu 10 pilatów, no to 20% można e, sobie obniżyć. Także myślę, że, że bardzo fajna e, rzecz odnośnie tego. No i tutaj druga rzecz, e, którą też gdzieś tam chcę pokazać, no to macie informacje odnośnie tego, jak będą itemy w tych skrzyniach wyglądały i co będziecie mogli e, z nich wyciągnąć. Nawet papugę, czyli tutaj będziemy mieli taki kazus kota Schrödingera, a w tym wypadku papugi Schrödingera, czy w skrzyni będzie żywa papuga, czy też martwa, to dopiero się, się okaże w momencie kiedy otworzymy, ale jak widzicie macie różne bronie, czyli będą jakieś widły, sikiera, proca, nawet hak na rękę, jakieś pistolety, noże, fajki a jakiś tam rapier, e, sierp, także sporo różnych rzeczy w takich skrzyniach sobie e, znajdziecie. No i jak zwykle to graficznie e, wszystko fajnie e, wygląda. Odnośnie Pegax, a, to zapraszam, dzisiaj oddzielny film taki y, nagrałem. To nie, nie o to chodzi tutaj, że, że, że walentynki i Pegazy. Natomiast ja gdzieś tam miałem swoją strategię na, na Pegazy, no i będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób ja zadziałałem, co chcę tym osiągnąć i w jakim kierunku pójdę. Też jestem ciekawy, czy, czy to mi się uda, czy dobrze oceniłem sytuację, także będziecie mogli to wszystko zobaczyć natomiast jeżeli chodzi o walentynkowy event no to te krety bardzo szybko się sprzedały także dzięki temu ponad 42 miliony wisu zostało spalone natomiast jak zobaczycie w aplikacji Apollo no to mimo tego palenia nadal jest dużo więcej mintowania wisu co, co tutaj możemy gdzieś tam po części trochę martwić i musicie to rozumieć, że to może de delikatnie wpłynąć na cenę no chyba, że z jakieś poważniejsze zrzuty zobaczymy tak jak wczoraj gdzieś tam bodajże chyba 8 milionów zostało zrzuconych odnośnie koni zostajemy gdzieś tam przy nich bo te Pegazy też takie skrzydlate mechaniczne konie to macie drugą sprzedaż jeżeli chodzi o Derby Stars i ona się zacznie w dniu jutrzejszym Za z randomowego konia za mintowanie 5 e, luna trzeba wydać Natomiast z unikalnego a, 25 a Ja powiem tak, wcześniej się przygotowywałem do pierwszego mintu Te minty bardzo im słabo szły Wcześniej to kosztowało 3 luny Odnośnie takiego e, koni common e, i rare i dlaczego zrezygnowałem, z uwagi na to, że na ten moment, no jakby, nie ma white paper, jest to wszystko słabo gdzieś tam opisane. E, jakaś koncepcja jest na tą grę, te konie też bardzo fajnie wyglądają. Natomiast wiedziałem, że już nie będę gdzieś tam wchodzić w projekty, które jakby nie tłumaczą, na jakiej podstawie te, te, te konie będą biegać, osiągać jakieś e, sukcesy. I takie, e, sz, no bez podawania szczegółów też gdzieś nie mamy tutaj informacji o całym zespole, który e, tworzy tą grę. A, wczoraj posłuchałem trochę Amen na Twitterze i też było pełno z, z zarzutów, że pomiędzy jednym mintem a drugim mintem za bardzo w grze się nic nie wydarzyło. Jak widzicie tutaj, macie 30. ostatni artykuł i teraz dopiero niedawno e, zostały wrzucone artykuły tak naprawdę tylko o Preselu i mincie, więc wy musicie podjąć tą decyzję w jakim kierunku e, zmierzacie ja ewentualnie tutaj poczekam zobaczę, może jeszcze jakieś spadki się przydarzą i spróbuję e, kupić e, konia w Darley e, Go e, tutaj jeszcze taka informacja jak wiecie ostatnio powiedziałem wam, że za bardzo już grami na e, Binance Smart Chain się nie przyglądam, natomiast e, to nie znaczy, że tutaj nie możemy sobie podejrzeć mm, które gry gdzieś w ciągu tutaj, jak macie informacji, 30 dni, a wzrastają pod względem użytkowników? No i jak widzicie, najbardziej platforma Mogbox, potem Ick World Games, a chodzi, bo na czwartym miejscu cały czas trzyma CryptoBlade. Więc to samo przez siebie świadczy o tym, co się dzieje tutaj na łańcuchu BSC, że te gry być może komuś jeszcze dają zarobić, natomiast no. Mm, to co tutaj zawsze macie powtarza, 90% z tych gier, szczególnie na Binance Smart Chain, no, zostanie po nich gruz i popiół. Także jak tylko możecie, to wyciągajcie zyski, a żebyście potem nie byli stratni. I tutaj, ostatnia rzecz, to przypominam, że teraz tutaj mamy na Waksie nowy tydzień nowe gdzieś tam listowania projektów ja ze swojej strony na razie Waxa sobie odpuściłem jedyny projekt któremu gdzieś tam gorąco kibicuję i mam nadzieję że, że wszystko będzie do przodu i pięknie zmierzało to jest Moon Mining 3 i macie o 20.15 UTC czyli 21.15 polskiego czasu a w środę będziecie mogli tutaj zmintować zakupić kartę. Natomiast postaram się jeszcze w dniu dzisiejszym szczerze o tym dogadać, a w jaki dzień tutaj robimy tą amę, tak żebyśmy mogli się fajnie to poprowadzić i przygotować. Ostatnie jeszcze spojrzenie tutaj na te projekty, coś, co się wydarzyło. Jak widzicie, Alpha Combat to co Wam mówiłem, że to jest bardzo dziwny projekt, że tam są mocne wa wahania. I ostatnio bardzo mocno byłem na spadku. Jak widzicie, dzisiaj o 24.53%, że być może ktoś się może zainteresować i tutaj gdzieś tam na tych wahaniach kursu a, zarabiać. Wax gdzieś tam poszedł do góry, ale jak widzicie, te wzrosty są minimalne. Więcej jest tych spadków, no i można przejrzeć sobie, co tutaj by się generalnie gdzieś tam opłacało kupić. Widzicie mocny spadek na wisie. Wczoraj w nocy jeszcze widziałem 80, przepraszam, 8 centów. Mm, Galaxy War, mm, mocny spadek Tryhards no znowu do 7 centów, no to tutaj ostro poleciało. E, ubolewam nad krajowarem, natomiast no, tam za dużo nie ma informacji i z tego wynika ten spadek e, ceny. Nie udało mi się przez weekend e, ogarnąć Happy Land i myślę, że to gdzieś tam na późniejszy termin będę musiał sobie e, odłożyć. Jak widzicie, sporo projektów gdzieś tam jest e, w strefie tutaj spadkowej. No i jeszcze wejdziemy na naszą stronę kryptajekipa.pl. E, zapraszam tutaj przez tą stronę możecie wejść na nasze media społecznościowe, szczególnie zapraszam na naszą grupę edukację e, gdzie możecie zadawać wszelkie pytania oraz na naszą e, tutaj e, grupę NFT Play to R e, ponad 1700 osób. No i zapraszam też tutaj na naszego Discorda, gdzie macie po kolei uszygarowane projekty. Oczywiście linki cały czas są u dołu, więc możecie też również z tych linków na samym dole skorzystać. Przypominam CryptoVerse Expo Poland 2022 17 lutego zobaczymy się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. My mamy swoją prezentację gdzie w okolicach tego, co pamiętam 15.45, wcześniej tutaj swoją prezentację pokaże Maciej. Macie informacje od Macieja, w jaki sposób się bawić na Yelda od Tomka Crazy Defense Heroes, no i co dalej się tutaj będzie toczyło z grą. No i jedna z ważniejszych informacji: Robo Hero Listing. Także w, w, w lutym zapowiada się listing tokenu robo, także ja już czekam z niecierpliwością. Jestem ciekawy, co z tego tutaj e, wyjdzie. Jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT Newsy, to by było wszystko. Także, też, tak jak mówię, zapraszam Was na a, film e, tutaj odnośnie mm, Pegax -y. Zobaczycie moją tę strategię, jeżeli dojechaliście do tego momentu, czyli tradycyjnie od deski do deski obejrzeliście moje NFT newsy, to dajcie w komentarzu hashtag rcgames, dajcie łapę w górę, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zasubskrybujcie ten kanał i pomóżcie mi się rozwijać, udostępniając dalej te filmy na, na swoich mediach społecznościowych. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mój kanał, zarówno gdzieś tam wysyłając w krypto, gdzie macie różne jakieś linki e, do moich portfeli, ale też możecie oficjalnie wcisnąć na YouTubie przycisk wesprzyj, e, macie tam wszystko opisane, pamiętajcie, że w przyszłości e, tutaj dla moich wspierających będą e, NFT, a myślę, że gdzieś tam o tym zacznę dopiero myśleć w okresie e, wakacyjnym, a gdzieś tam do końca roku, mam nadzieję, że się uda coś takiego a, Wam przygotować. Także z mojej strony to by było wszystko. Trzymajcie się. Na razie.